O, siemanko, z tej strony Sławek. Witam Was w kolejnym vlogu. 15 lipiec dzisiaj, połowa miesiąca. No i zaczynamy duże żniwa. Chwila przerwy. Mikołaj, no, prawie zdążył. Dosłownie 2 minuty stoję. Nadjeżdża na działkę. Mamy jakieś 5 km. No i ruszyliśmy z dużymi żniwami. Pszeniczka, no, suchutka. 12-13%. Są takie dwa dołki tutaj, gdzie kapkę lepsza ziemia, że jeszcze słoma jest od dołu, kapkę zielonawa, ale nie ma co czekać. Okolice ogólnie ostro w rzepaku. O, jedzie tutaj kombajn, zobaczcie, ciapek. O, zaraz damy zbliżenie. Ciapek z headerem, jedzie tutaj tukano, tam drugie tukano, wszyscy generalnie w rzepakach. Nasz rzepak jeszcze nie dojrzały, myślę, że jeszcze z 1,5-2 tygodnie. Ale łapiemy pszeniczkę, bo no, to ona może nam stracić parametry, stracić, że tak powiem, siłę kiełkowania. Tutaj mamy odmianę Pallas, Saturn Union Pallas. Zobaczcie, jakie grube ziarno, jakie szkliste, jak to ładnie wygląda. Zdarzy się jakaś tam pałóweczka delikatnie, bo dość mocno mam skręconego na bębnie, żeby dobrze domacało kłosy i z tej plewki, żeby jeszcze to trochę obiło, ale no nic się z tym nie da zrobić. No i co, pełen zbiornik, lecimy. Mikołaj dotarł, obroty na full. No i ciach, gazu do deski. Nawigacja. No i sypiemy w biegu. No, zaspał. Zgasił ciągnik. Dobra, jeszcze mi się tam odrobinka zmieści. No i działamy, mówię, dzisiaj rozpoczęcie żniw. Zaczęliśmy w sumie o godzinie 13, chwilę po 13. Pszenica miała no, od 14 do 17, tam gdzie mocniejsze miejsca. Poczekaliśmy 2 godziny, no i były 2% mniej. Teraz tak jak mówię, około 12% już, także jest suchutka. Nie ma za czym czekać. Zaczęliśmy w sumie od najsłabszej działki. Ale i tak tutaj jest sztos, tak? Pallasa mamy w gospodarstwie już po raz drugi. Jest to plantacja nasienna dla Krzyśka Wawrynowicza, nasiona Wawrynowicz. Jakby ktoś chciał zakupić, to w ofercie na pewno go znajdziecie. To jest odmiana trzymająca bardzo dobrze parametry. W zeszłym roku całość właśnie Pallasa, jeszcze bo mieliśmy Pallasa nasiennego i Pallasa do sprzedaży jakby na konsumpcję. Całość 14 białka, wiadomo, to też nawożenie tutaj zrobiło, ale wszystkie parametry i białko, i opadanie, i gluten, co było ważne, bo sprzedawaliśmy na młyn, wszystko było tak jak być powinno. No i w tym roku myślę, że z parametrami będzie podobnie, chociaż tutaj w tym roku nie poszaleliśmy zbyt mocno z nawożeniem azotowym. Mamy tutaj niecałe 140 kg w czystym składniku. No ale dam Wam znać, jak tutaj z białkiem wygląda. Zaczęliśmy od najsłabszej działki. Jedziemy akurat na tej lepszej części tej słabszej działki. Teraz pojedziemy od tamtej strony. Tutaj tu pszenica, myślę, że koło dyszki, tak miejscowo oczywiście, będzie leciała. Ale to jest pszenica właśnie zdatna na takie słabsze, nieco wadliwe kawałki. Tutaj taka czwarta A, czwarta B i takie dwa dołki są, gdzie może tam trzecia klasa, ale generalnie czwóreczka, także no, pszenica pokaźna. Nie szaleliśmy tutaj zbyt mocno z regulacją i to też sprzyja tym słabszym kawałkom. Na szczęście nie wyległa, chociaż mówię, no, są miejsca, że jest pokaźna, tak jak tutaj. Nie powiem Wam, jaki plon dokładnie, bo miernik plonu dzisiaj jest nieaktywny. Tak, hektary liczymy, pokazuję tutaj 3 tony. No, powiedzcie, 3 tony możliwe w takim łanie? Oczywiście, że nie. Słuchajcie, wczoraj z tatą skróciliśmy podajnik pionowy. Łańcuch był już tak wyciągnięty, wyjęliśmy jedno ogniwko razem z łopatą, był skrócony. No i właśnie na tym podajniku mamy zamocowane czujniki przepływu ziarna, czujniki mierzące plon. No i nam się rozjechało. Kakao się rozjechało. No i przestało liczyć, tak? Impuls coś tam nie gra. Jako, że dzisiaj, no mówię, przy próbie w pole, po tej akcji, po tym uruchomieniu, no mówię, nie ma czasu, żeby tutaj grzebać, żeby to dostroić, to dzisiaj jedziemy bez miernika. Oczywiście towar idzie przez wagę, więc
Dam wam znać, jak to wygląda po skoszeniu całości, ale myślę, że między 7 a 8 ton tutaj będzie, czyli jest to bardzo dobry wynik. Jak na najsłabszą działkę, to zazwyczaj od najsłabszego się właśnie zaczyna. Widać takie miejsca, tak? Jest miejsca bardziej żółta, miejsca takie trochę ciemniejsza. Mozaika, tak? Nie jest to, wiadomo, piękna, wyrównana ziemia, żuławy jakieś i tak dalej. A taka po prostu czwóreczka. Słomę zostawiamy. No, też akurat na fermę do gęsi. Słoma tutaj trafi z tej działki. Tam już mamy kurzaka. Po pszenicy będzie tutaj... Tak, przed kurzakiem, wróć, przed kurzakiem. Przed kurzakiem będą tutaj robione próby glebowe, analiza gleby. Przyjadą chłopaki ze zbadajglebę.pl. Będziemy w tym roku mapowali właśnie z widokiem z satelit, nie standardowe kwadraty, tylko właśnie będziemy badali te słabsze miejsca, te lepsze miejsca. Wedle tego będzie analiza. Dopiero później pójdzie nawożenie obornikiem i posiejemy tutaj popląd pod buraki cukrowe. Także po pszenicy tutaj będą buraki. Buraki sobie radzą, tak? Na takich słabszych stanowiskach, o dziwo, nawet lepiej jak niekiedy inne rośliny. O, przyjechał szefu na kontrolę. No co my tutaj mamy jeszcze? Myślę, że z hektar, dobry hektar został. Jeszcze będą dwa zbiorniki na pewno. No i mówię, dzisiaj mapowanie plonu pokazuje mniej więcej 30% tego, co tak naprawdę jest. Ale mówię, idzie towar przez wagę, widzieliście ziarno, mówię, sam jestem ciekaw parametrów. Ziarno jest szkliste, więc na oko raczej parametry będą. Nawet nie pytałem Mikołaja, ile na przyczepę wchodzi, ale między 12 a 13,5 tony zawsze na tandem. No, zależy też jak nasypiemy. No. No i żniwa pełną parą, tak? Pełną parą. Uciekamy z pszenicą, jest rzepakiem. Taki trend jest właśnie, że teraz wszyscy o rzepaki, 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 a rzepak to nisko nie będzie, tak? A na siłę kosić zielone nasiona może leciałyby suche do zbiornika, ale ile wyrzucimy tyłem, jak uszczyna zielona, to wszystko pójdzie tyłem. Także lepiej złapać pszenicę z parametrami, bo mamy oczywiście no, nie tylko plantację nasienną, mamy też pszenicę konsumpcyjną, więc najpierw połapiemy pszenicę, a potem zobaczymy. No pogoda w tym roku burzowa, tak? Co chwilę jakieś tutaj burze, deszcze na okopowe, jak na razie bardzo sprzyjająco. Co chwilę coś tam przekropuje. No i co? I powolutku do przodu, tak? Ten zapach żniw. Dzisiaj godzina jest która? 18 za chwilę. Tutaj jeszcze na tej działce z godzinę. No i pojedziemy jeszcze na taką 4-hektarową lepszą. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj pole po sąsiedzku przez miedzę i widzicie, jest mozaika, tak? Jest tutaj plac taki ciemniejszy, dalej jest żółte, no po prostu gleba słabsza, tak? Na tym polu tak się składa, że właśnie poprzeczniaki są najsłabsze. Najsłabsza gleba jest na poprzeczniakach. Im dalej w środek, tym jest lepiej. Jakoś tak się to poskładało. Co? Przetniemy sobie gdzieś tutaj w środek, żeby na pętelkę jeździć. Nie wymierzyłem. Dobra, i jedziemy. No wiesz, szkoda, że dzisiaj ten miernik plonu nie działa, bo mówię, bo to już pod jakieś tam ewentualne wysiewy, zbieranie danych właśnie można sobie narzucić tutaj przed tym poborem prób glebowych właśnie mapy plonowania, monitoringu. Im więcej map narzucimy, takie pokazujących te słabe miejsca, tym później łatwiej będzie zrobić tą mapę właśnie, mapę pod pobieranie próbki, tak? Pod pobieranie próbek będzie to bardziej wiarygodne. No i zobaczcie, no pięknie to wygląda, żółciutki łan, pszenica to jest pszenica, tam rzepaki kolejny rok, no nie wiem jeszcze jak u nas, zobaczymy, tak? Ale słyszy się, że wygląda, nie sypie, tak? Rzepak na 5 ton, a plonu 3 tony, 3,5. Także z rzepakiem można się przeliczyć, a pszeniczka jak już wygląda, tak też zazwyczaj potrafi oddać. No, pogoda mówię dzisiaj na razie jest ok. Mamy 28 stopni, czy ładnie dosycha to, co niedojrzałe.
zeszłym roku też mieliśmy Pallasa, no to też tam na działce koło domu ponad 9 ton wyszła średnia. Na innej też tam ponad 8, także to jest też no, kolejny rok powtarzalności odmiany, tak? Zobaczymy jak to wyjdzie. Jest trochę tutaj tych hektarów właśnie z Pallasem, zobaczymy na tle innych odmian, ale mówię, na pewno to jest pszenica zdatna na takie słabsze stanowiska. No nie ma tutaj jakichś takich ciemnych, nie wiem, no przypaleń, tak? A gleba jest zróżnicowana. No tutaj może jest kapkę ciemniejsza, no ciężko powiedzieć. Generalnie radzi sobie na takich stanowiskach wadliwych, tak? Ja tam uważam, że lepiej posiać pszenicę, zebrać jej tonę mniej, jak przężyto, które no niekoniecznie nawet tą tonę więcej da na takim samym stanowisku. Pszenica też sobie jakoś tam radzi. Nawet z tą suszą, tak? Jak ma spalić, to spali nawet żyto. No żyto może nie, no żyto to jest no pancerne. Tutaj tle też o, rzepaczek się muci, tukano. Żyć się wierzchniwa w pełni. No wszyscy atakują rzepak. Nawet gdzieś tam na skupach kolejki w okolicy, no to chyba ja pierwszy z pszenicą. No ale mówię, no nieraz jeden deszcz, jak przyjdzie taka ulewa 40 czy 50 litrów, to potrafi parę metrów przepłukać, tak? A zawsze jak się złapie coś dobrego towaru, to potem jest na domieszkę, nie? Także tak to wygląda. Miernik plonu pokazuje, że przez 4 hektary złapaliśmy 7600, a Mikołaj już 25 ton zawiózł na pewno. No i teraz ma kolejny zbiornik wysypany. Zaraz będzie 70%, bo dobywa. Także no, jest dobrze, żeby nie popadać w euforię. Oczywiście rekordów tutaj nie będzie, ale ja jestem zadowolony z tego, co tutaj leci. Chociaż u nas w tym roku pogoda była sprzyjająca, nie można narzekać. Był może taki okres w maju, że trochę przysuszyło te gorsze miejsca. Wiadomo, że jak jest łatki słabszej ziemi, to tak naprawdę raz w tygodniu musi przyjść deszcz, żeby, no żeby nie popaliło placami, tak? Jak ktoś ma słabsze gleby, mozaiki, to wie. Chociaż czy czwartą A, czwartą B można nazywać słabszą? Myślę, że nie. Bo są rejony, że słabsza to jest taka, o, słaba piąta pod lasem albo w pół szóstej, to jest słaba gleba, a tutaj to tylko ceny, żeby były, tylko żeby ceny były na te płody rolne. Już mówię, zawsze dobry towar, zawsze się broni, tak? Towar z parametrami to jest bardzo ważne, tak? Na wiosnę teraz mieliśmy ponad 100 zł różnicy paszówka względem konsumpcji, więc to jest ogrom, to jest, no, lepiej zebrać tonę mniej konsumpcji dobrej, nawet 14, jak tonę więcej paszówki, nie? Bo to jakoś tam niekoniecznie zapłaci. Dobra, to tyle mamy z tego ujęcia. Na drugim polu jak wjedziemy już będę znał wagę, ile tutaj wyszło, to zrobię wam wrzutkę. No i co? I wygląda to super. No i tak jak mówiłem, jesteśmy na tej lepszej części pola, tutaj może się to kręcić w granicy 8-9 ton miejscowo, tutaj to co zostało do wycięcia, a z tamtej strony była taka szóstka, koło 6, ale liczymy zawsze średnią z działki. Także pszeniczka kolejny rok nie zawodzi. No i słuchajcie, nagrywam jeszcze do poprzedniego vloga, już mamy kolejny dzień. Pierwsza najsłabsza działka 7872 kg. Liczyłem gdzieś tam pi razy oko na 7,5 tony, ale generalnie ziarno jest bardzo ciężkie. Zbiornik taki full do wysypania w medianie wchodziło zawsze 4 tony, w tym roku prawie 4400, także gęstość podejrzewam, no jeszcze nie badana, ale będzie powyżej 80, także no jest rewelka.